Baba Dziwo. No i tam w tej Babie Dziwo było aż 10 więcej. Wiele było różnych rzeczy do zrobienia w Babie Dziwo. Tak było wiele. No, drodzy Państwo, przepraszam, ale ja muszę się skontaktować z reżyserem. Następnym spektaklem była Baba Dziwo. Zapamiętałam pewne szczególne wydarzenie, jak wielka kłoda spadła mi na nogę. No cóż, na szczęście miałam tylko kilka siniaków, obyło się bez złamania. To prawda, w teatrze jest wielkie uprzedmiotowianie. W teatrze jest wielkie traumatyzowanie i znęcanie się nad nami wszystkimi. Ja tego bardzo doświadczyłam w trakcie prób do Baby. Tak, byłam cierana po podłodze, rzucana, rozbierana, molestowana. A to co się zdarza często? Ja tutaj jestem, stresuję się, bo opowiadam o czymś, a on stoi w drzwiach i robi tak. No więc ja myślę, że 10, tak? Mam powiedzieć, że coś 10. On nie, więcej. Pytam o co chodzi, a teraz pokazuję tak. Pytam o co chodzi, a nie, nic. I tak jest ciągle. Jak coś nagrywam, jak mówię jakiś tekst, jak sobie powtarzam rolę, cały czas są ze mnie robione żarty tutaj. Nie jest to w porządku. No i tak zagraliśmy Babę Dziwo. Próby trwały całkiem długo, no trzeba to przyznać. No, zbieraliśmy się do tego jak ślimak do wyścigu, prawda? I tym oto sposobem, jak zaczęliśmy próby jakieś na początku roku 2021, no to skończyliśmy prawie pod koniec tego samego roku. Był kiedyś taki moment, to był któryś z kolei spektakl, w którym tak siedziałam za kulisami, bo to jest ostatnia scena. Ja tak próbuję się wczuć, poczuć te emocje, które czuję, ta walida wrana. Później wychodzę, muszę być taka zmęczona, taka ogólnie bez życia i czuję, że coś na mnie spada. No i orientuję się, że jest to popcorn. I w takim momencie, gdzie miałam mieć maksymalne skupienie, Michał, czyli jeden z reżyserów tego teatru, rzucał we mnie popcornem. Przecież gdybym ja nie opanowała swojej mimiki, to by wszystko poszło po prostu, poleciałoby, nie byłoby. A co by się potem działo? Że nieprofesjonalnie gram. Że nie potrafię opanować swoich emocji. No jak to robić dobrze, no? Nie da się. Będąc za kulisami i patrząc, jak cała widownia zapełnia salę, przez ostatnie 5 minut zawsze zadajemy sobie jedno ważne pytanie, na które nigdy nie znajdujemy odpowiedzi. Czemu my tutaj jesteśmy i czemu my sobie to robimy? Wcielenie się w rolę policjanta nauczyło mnie, jak nie myśleć, co, nie ukrywam, jest chyba największym sukcesem, jaki udało mi się osiągnąć w tym teatrze. Bo ja przeżyłam transformację swojej osobowości poprzez Babę Dziwo. To jest tak chora rola, że ona mi weszła w podświadomość do tego stopnia, że ja śniłam, ale nie swoje sny, tylko śniłam sny Baby Dziwo. No można powiedzieć, że też sukces jakiegoś wymiaru, może nie tego tutaj, w którym żyjemy, ale może w czwartego albo piątego wymiaru. Może gdzieś to się okazało sukcesem, ale może niekoniecznie tutaj.